4 stycznia tego roku w Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Lwowskiej odbyło się kolędowanie dzieci i młodzieży, którzy przybyli na zaproszenie arcybiskupa lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego z różnych parafii archidiecezji. To już po raz trzeci arcybiskup Mokrzycki zaprasza na kolędę do kurii różne grupy parafialne. Ministrantów, dziecięce i młodzieżowe schole, dzieci uczęszczające na katechezy i wszystkich chętnych podzielić się radością z narodzenia Bożego Dzieciątka wspólnym śpiewem kolęd. I chociaż tego wieczoru zebrało się bardzo dużo gości, spotkanie toczyło się w radosnym i pogodnym nastroju. Metropolita przydzielał każdemu zaproszonemu chwilę uwagi, z radością kolędował w języku polskim i ukraińskim, chętnie stawał do zdjęcia. Każdy obecny otrzymał słodki prezent od arcybiskupa i został zaproszony już teraz na kolędę następnego roku. Przyjemną niespodzianką na świętowaniu była obecność ojca arcybiskupa i jego siostry. W uroczystość objawienia pańskiego trzeci rok z kolei przez centrum Mościsk przeszła procesja trzech króli, Kaspra, Melchiora i Baltazara, oddając hołd nowonarodzonemu Dzieciątkowi Jezusowi. Po mszy świętej w sanktuarium Matki Boskiej i Nieustającej Pomocy, której przewodniczył ksiądz Władysław Dyrunow, procesja modlitewna z bożonarodzeniowymi gwiazdami wyruszyła do szopki na centralnym placu Mościsk. Daleko było słychać polskie i ukraińskie kolędy. W ramach obchodu tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, który w tym roku odbyło się pod hasłem Prawica Twoja wsławiła się mocą, wieczorem 25 stycznia na zaproszenie arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego do Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie przybyli duchowni i świeccy kościoła rzymskokatolickiego, kościoła grecko-katolickiego, prawosławnych kościołów, ormiańskiego apostolskiego kościoła i chrześcijańsko-ewangelickiego kościoła Getsymanie. Spotkanie rozpoczęło się z nabożeństwem obrządku wschodniego, po którym do obecnych przemówił arcybiskup sokalsko-lwowski kościoła grecko-katolickiego Dmytrij Rudziuk. Коли ми роздумуємо про єдність християн, gdy my rozmyślamy o jedności chrześcijan, to przede wszystkim wspominamy czasy dawne, te czasy, w których my wszyscy byliśmy w jedności. Nie znaczy to też, że my dziś nie jesteśmy w jedności, bo jesteśmy chrześcijanami, a wszyscy chrześcijanie są chrystocentrycznymi, gdyż modlimy się jedynemu Bogu. Wyznajemy jedynego Boga i wierzymy w jedynego Boga. Modlitwa pro jedność chrześcijan w tym roku prochodzi pod hasłem Ця тимскне вихід. Czego więc nam brakuje, by nastąpiła pełna jedność? Modlitwa o jedność chrześcijan, która w tym roku odbyła się pod hasłem wziętym z Księgi Wyjścia, Prawica Twoja wsławiła się mocą, właśnie te słowa dają odpowiedź na moje pytanie. Ciągle jeszcze brakuje nam siły, by w jedności jawiła się prawica Pana. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, a po liturgii wszyscy obecni jedynymi ustami i sercem modlili się o jedność chrześcijan, a także o zakończenie wojny na wschodzie Ukrainy. Dziś już po raz czwarty przeprowadziliśmy procesję trzech króli. Podobnie jak trzej królowie szukali Zbawiciela Mesjasza Jezusa Chrystusa, który się urodził w Betlejem, podobna tradycja zrodziła się w Europie, w Hiszpanii, by iść śpiewając, szukać nowonarodzonego. Dziś szliśmy z Kościoła Bożego Miłosierdzia przez całe miasto na główną scenę koło choinki i później w kościele św. Jana z Dukli znaleźliśmy małego Jezusa. W tym roku Jezusem był
Iwan. Jest to bardzo radosne wydarzenie, dlatego jedziemy śpiewając. Wszyscy też się cieszyli, witając nas. Królowie jechali na koniach, byli aniołkowie. To jest święto rodzinne i mamy nadzieję, wszystko się nam udało. Ta procesja ma znaczenie jednoczące. Gwiazda przeprowadziła trzech króli do żłobka. Najbardziej prosimy dzisiaj Pana Boga o pokój, o zaprzestanie wojny na wschodzie Ukrainy. Dziś, jak trzej królowie, którzy odnaleźli tę mądrość, to życie, znaleźli tę nadzieję w osobie Jezusa Chrystusa, oddali Mu cześć i chwałę, również i my, jak naród ukraiński, chcemy iść ulicami naszego miasta, by głosić tę radosną nowinę. Ta procesja trzech króli jeszcze raz zachęca nas popatrzeć na swoje życie. Co leży u podstaw niewolnictwa, bezrobocia, lekceważenia dobra wspólnego i natury? Korupcja. Śmiecionośny proces, który jest pożywką dla kultury śmierci. Bo rządza władzy i rządza posiadania nie mając granic. Korupcji nie pokona się zachowując milczenie. Musimy o niej mówić, ujawniać jej zło, zrozumieć ją i pokazać, że chcemy, aby miłosierdzie wzięło górę nad podłością, piękno nad nicością. Módlmy się razem, aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by zawładnęła nimi korupcja.